W dzisiejszym odcinku przeżyjemy niesamowitą przygodę, w której w końcu zastałem Jolkę. Tak więc lepiej zapnijcie pasy, zostawcie świąteczną łapkę w górę i zaczynajmy. Bang! I kliknij suba, bo za darmo to chyba warto. Mylę państwo, dziś istnieje możliwość, że nie odnajdziemy wioski. Bo jest tu strasznie ciemno, a za mną jest tylko jakiś guzik. Nie powinienem ufać guzikom, ale strasznie kuszą, żeby je klikać, więc kliknij. Nijmy. Kłódka! Coś tak czuję, że to będzie bardziej zaawansowane niż się spodziewałem. Naciśnij W. Ty panie! A my gramy w Minecrafta czy film oglądamy? Dobrze, to zaczyna się... Zaczyna się robić naprawdę bardzo ciekawie. Dzień dobry? A, nie mogę ruszać, mogę tylko sobie... chodzić. Dobrze, proszę jeszcze raz na spokojnie opowiedzieć, co się stało. Pani mówi? Dobrze, trzeba słuchać, pani policjantka, co się wydarzyło? To się stało tak nagle. Co się stało tak nagle? Kilka dni wcześniej. Retrospekcja, cofamy się w czasie, bardzo dobrze. Halo? Nie, pani wo? Zastałem Jolkę? O nie, ja to ewidentnie nie zastałem Jolki, to nie jest miejsce, gdzie chciałbym spotkać Jolkę. Wy też to słyszycie, prawda? To nie jest tak, że coś mi się stało i słyszę jakoś kobietę z tyłu w tle. Okej, wychodzi na to, że tam na końcu, jeżeli przejdziemy tą trasę, chyba jest guzik, za dużo guzików, jak naj... Ona cały czas coś do mnie gada! Przecież nic nie zrobiłem, święta są, dajcie mi spokój! Dotarłem do końca, światła zgasły, naciśnij W, okej. Okay. Czyli mamy kontrolę nad filmem, a to jest jakiś dziwny głośnik. A pani powtarza cały czas coś o tym, że ktoś... drzewa otaczające cały teren i góry w tle. Czynią go jeszcze piękniejszym. Jak w ogóle znalazłeś ten dom? Kurde. Miałem jakiś wypadek? Co się dzieje? Tym złomem dalej nie pojadę. No człowieku, jak wjechałeś w drzewo, to na pewno. Co teraz? Powiedziałeś wysiąść. Sam se wysiadł. Zabierają mi grę. Genialny samochód. Ej, dobra, znalazłem się w lesie. Dzień dobry. Swoją drogą w opisie macie link do tej mapy. Sami możecie w to zagrać, jeżeli chcecie i macie tam też autorów. Mogę wejść na tą wieżę. Przynajmniej będę wiedział, gdzie jestem. Tak, to jest genialny pomysł. Jak fajnie, że nie jestem tutaj sam w końcu, bo co dwie głowy to nie jedna. Wejdźmy na tą wieżę do góry i sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Do domu jeszcze daleka droga. Okej, stary, no to będziemy musieli pójść. To nic nie zrobisz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Lampy wcześniej świeciły? Nie wiem, czy świeciły. Nie pytasz? Pierwszy raz tu jestem. Tutaj jest ten dom, tak? Dobrze rozumiem, że tutaj miałem się dostać? Chyba tak. Halo? Puk, puk. Człowiek mi w zdanie wchodzi, przepraszam. No dobra, nie psujmy tego, co się dzieje. Moja noga. Ała! Co ty gadasz, noga mnie boli? Ja nie wygląda. Okej, muszę się tutaj popałętać troszkę i znaleźć odpowiedni dom, do którego będę mógł wejść, bądź znaleźć kogoś, kto mi pomoże samochód wypchnąć. Potrzebuję pomocy. Jest tam kto? Stary, łazisz po domach, dziwisz się, że nikogo nie ma, jak jest Wielkanoc, to jakby czego żeś się spodziewał? Dobra, zapukajmy Halo. Tu. Potrzebuję pomocy. Ej, ktoś tam leży, pa! Auto i nogę. Proszę pana! Proszę pana? Muszę tam wejść. Stary, człowiek się dobrze bawił, święta są, daj mu spokój, niech se leży, u siebie jest. No dobra, czekaj, czekaj, ja będę musiał chyba tam wejść jakoś do tego domu? Jestem w stanie wejść jakoś tędy? Nie? Zrobiłem małe koło i wróciłem tam do tej takiej, ale to nie była studnia, no tak to nawet nazywał. Muszę chyba wejść mimo wszystko do tego domu, gdzie znalazłem tego gościa i w jakikolwiek sposób spróbować go łocucić. Andrzej, weź otwórz, wstawaj! Ej, nawet nie ma... skakać nie mogę w tej grze, no. Tam widzę, że jest jakieś przejście z tyłu, no nie? Może tamtędy mogę się dostać? Czekaj, czekaj, którędy mogę tutaj wejść? Jakim cudem mnie nie słyszą? Ty, pato, znalazłem inny dom? I tu jest pełno ludzi. Normalnie siedzą i chrapią i nikt mi nie chce pomóc, mimo że deszcz na dworze pada, to pomożcie człowiekowi, proszę. Ej, czekaj, 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 coś znalazłem. Co mamy? Siekiera, panie! Dobrze, to może się przydać. I to rozumiem. Czy ja teraz serio mam rozwalić drzwi w tym domu, gdzie oni śpią, czy do tamtego gościa mam pójść? No dawaj, ładuj się gdzie chcesz. Dobra, tego nie mogę, pójdźmy do tamtego domu, to jest dobry plan. Andrzej? Ty! Andrzej wstał normalnie, pato, co on robi, Andrzeju? Wszystko w porządku? Ja tak nie wiem, czy ja chcę do niego podchodzić. Drzwi są normalnie otwarte, nie musiałem nawet siekierę walić. Czekaj. Andrzej, ja drzwiami trzaskam, no odwróć się. Ty, to jest... ciut. Niebezpieczne. Już nie będę pytał, czy Jolka została... O! Halo! Normalnie... wzdłuża? Co się stało? Ty, Andrzej! Drzewo ci się przed domem zawaliło, co teraz? Andrzej, dawaj we dwóch, to weźmiemy, chyba odsuniemy, co? Ja nie chcę do niego podchodzić!
Andrzeju! On coś tam gada, czekaj, czekaj, ja go słyszę. Dzień dobry. O Jolkę chyba nie będę pytał, co? Stary. Co robisz? Ja wiem, że o tej Jolce dosyć często teraz mówię, ale mam takie wrażenie, że on faktycznie tej Jolki szuka cały czas też. To nie tylko ja miałem taki plan. Andrzej, spójrz na mnie, spójrz mi w oczy. Co tu się wyrabia, Andrzej? Andrzej! Nie no, z Andrzejem nie pogadasz, Andrzeja totalnie odkleiło. Dobra, jedziemy na tyły domu Andrzeja jakby, tylko nie idź za mną, bo to nieprzyjemne może być. Po co ja tutaj w ogóle wlazłem? W sensie Andrzej mi totalnie nie... O, pokój. Myślę, że Andrzej mi totalnie nie pomoże w naprawie samochodu. Mogę pójść do spania? Okej. Niby wszystko git, ale totalnie nie znalazłem niczego, co mogłoby mi pomóc. Czekaj, trzeba by było Andrzeja teraz zapytać. Andrzej? Ej, czekaj. To przed chwilą był Andrzej, tutaj nie było przed chwilą przejścia. Czego to jest przejście? O Jezu! Jolka! Wsadziła mi palec w oko, teraz nic nie widzę. Okej. Zrobiło się dosyć dziwnie i zepsuto mi... Oczy, dzień dobry! Jaki mały bobo, dawaj do niego, fajnie. Normalna sprawa. Na opa? Nie, to głupi pomysł, nie? O! Okej. Robi się naprawdę dziwnie, gdzie jest wioska, jakby... Tak sobie myślę, że smog dzisiaj może nie być... O! Jeny! Jolka! Ja cię nie chciałem wołać! Zostań tam z tyłu! Mały! Łap mnie! Ja wiem co, Jolkę chyba nie będę pytał. Boże, jaka ta zniewisowana dziewczyna jest. Dzień dobry. Trafiłem do muzeum. Co z tym małym jest tam? Cały czas z tyłu sobie, nieważne. Okej. Okay. Bo tu są dziwne posągi są. I ja mogę jej wziąć, dobra, przejdźmy dalej. Myślę, że ten dom Andrzeja delikatnie urósł od czasu, kiedy byliśmy tutaj pierwszy raz, tak myślę, jakby, nie, że jakoś dużo, ale trochę urósł, nie? A ja cały czas nie mogę sprintować, mimo że przed chwilą nie było problemu, jak mnie Jola goniła. Dobra, chodźmy tam do tyłu, do tamtych drzwiów. O, normalnie drzwi otwarte, dzień dobry. Chciałem znaleźć przejście. Ktoś tam był. Nie, nie, istotne. Dobra, to musi być to przejście, chociaż to wcale nie wygląda na jakieś bardzo dobre... przejście. Ten Minecraft jest strasznie dziwny. I tapety by się przydało zmienić, bo to źle wygląda. Co jest? Ty, pa. Idę, nie? Pa, idę. Co jest? Proszę mnie tak nie oszukiwać, ja kawał drogi już przeszedłem. 5000 kroków zrobione, a nigdzie nie doszedłem, przepraszam bardzo. Co jest? Czekaj. Dobra, ja nie mogę za bardzo. Chodźmy jeszcze kawałek dalej. Czy coś się zmieni, czy ja mogę coś się wydostać, czy coś? No bez jaj. Pa, to się za mną przesuwa wszystko. No nic, to ja myślę, że tamtędy nigdzie chyba nie dojdę jednak. Dobra, to już nie są drzwi, to zrobiło się jakoś... Za każdym razem tutaj wchodzić? Chyba młodego jednak o drogę zapytam, wiesz, bo tak się nie pasuje mi to. Gdzie ja mam iść, mi powiedz, bo tam z tyłu nic nie ma, drzwi się przesuwają, ogarniasz? Ej, to tak wyglądało, czy coś zniknęło przypadkiem z tego tobołka, czy... Nie wiem. Coś tu się nie pasuje mi, bo to... Nie, o... Oczy mi się psują, albo ja pamiętam, ale to tak nie wyglądało. Chyba bym to wcześniej widział. O! Co? Przepraszam, ale to drzwi nie tu... Czy te drzwi nie tu były? Mogę do Wera? Nie. Ale kicnąć se mogę, no nic. Dzień dobry, ktoś tam... No to nie, to sobie stój, to ja idę tam. Nie, no dobra, trzeba sprawdzić, o co tutaj chodzi. Kto tam... stoi? Dzień dobry, mogę prosić o... Stałem w łeb? Chciałem prosić o pomoc, przecież... Samochód muszę odstawić cały czas. Czy ona tańczy naprawdę? Co teraz? Ja nie wiem, czy ja mam grać iść, jakby tutaj ona... Źle jest z oczu patrzy, nie? Tak, wam też tak się wydaje, czy to ja tak mam? Dobrze? Proszę, grzecznie, z kulturą, tak? Możemy się normalnie przywitać? Cześć. No ładnie tańczy, no co zrobisz? O. Mamy drzwi, mamy pokój i płacze, bo się wywaliła chyba. Co? Co to było? Na pewno niewielkanoc, stary. O! Chcę to sprawdzić. Okej. To gdzie my jesteśmy? Ej, ktoś mnie przeniósł do innego domu i... Temu Andrzejowi nie można ufać. On mnie jakoś pułapkę na mnie zostawił. 100%. Dobra. Wylądowaliśmy z powrotem tam, gdzie byłem i już łączę wątki, bo tutaj powinienem w sumie być. Andrzej! No i to źle wygląda. Andrzej, będzie git, spoko. Jakby... Jest w porządku, Andrzej. Andrzej, wstawaj, nie wygłupiaj się! Andrzej, wstawaj! Dobra, zostawmy Andrzeja, może on tak lubi sobie leżeć, nieistotne. Dobra, tam gdzieś był ten dom, gdzie spała większość ludzi, no nie? I oni tak średnio mnie słyszeli. Chodźmy sprawdzić, czy tam przypadkiem niczego nie będzie.
I czy dalej śpią? Jakby powinni się obudzić, myślę. Mhm. Dobra, to jest ten dom. Pytanie, co się stało w środku? Nie wiem. Ciemność? Czego by nie powiedzieć, no nie wygląda to zbyt dobrze. Opuśćmy ten lokal, myli państwo, to nie powinniśmy tam siedzieć, myślę. Nie ufam takim korytarzom. Ale już mogę przynajmniej biegać, bo mnie nogi nie bolą. Okej. Okay. No i posprzątane bardzo dobrze, od razu lepiej jakoś tak, nie? Brakuje płyty. Okej. Okay. Skąd mam ci płytę wziąć? Tam jest jakiś X, z czego widzę. Kliknijmy tak. O, mówiłem, że to jest X. Wróćmy tam do tamtego pokoju, być może tam znajdę płytę, która podpowie nam, co dalej z samochodem. Nie mam pojęcia, jakby wątek zgubiłem. Znalazłem muzyczną płytę. Przyda się, idźmy to odpalić. No i w porządku, może teraz się czegoś dowiemy. Okej, okay, widzę nawet, gdzie możemy ją włożyć, no to ciężko byłoby wsadzić ją gdzieś indziej. O. Co tam nam zagrasz? Jola? Nie rób tego. Jola, stój. Jola, bo ja ci drzwi zamknę. Jola, jakbyś coś chciała, nie? To nie otwieraj tych drzwi. Ja bym poprosił się przespać, żeby... Ja nie chcę tam iść do niej. Zemsta Joli, za często o nią pytałem po wioskach, no. Nie. Jola, tak się nie robi. Ups. Muszę iść w stronę, teraz. Tam, gdzie gra muzyka głośniej. Totalnie nie wiem, gdzie idę. O, 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 lampa. Prawie przyrżłem głową. Ewidentnie ktoś płytę chyba ściągnął, bo tak przestaje powoli grać. Dobrze, znalazłem ścianę. Ja mam tak chodzić teraz te lampy. Wow, Joluś! Moja droga, ja cię też bardzo dawno nie widziałem, ale to nie oznacza, że od razu musimy, nie wiem, ktoś witać tak jakbyśmy się przynajmniej parę lat nie widzieli. Joluś, poczekaj, co ja... O, ja trzech Jol się na pewno nie spodziewałem. O, za dużo Jol w jednej Joli. Joluś, gdzie idziemy? O, chyba zgasiłem ostatnią lampę. I pełno Jol tam było, ja nie wiem skąd one się wzięły w ogóle. Nieprzyjemne te pokoje, bo te... To za duże te domy jakby, przepraszam bardzo. Okej, okay, coś odnalazłem, mogę się tu schować. O. Pyk. Co ty gadasz? To był sen? Stary, co ty masz za sny? Dobra. Sprawdźmy co u Andrzeja, w sensie skąd ja się w tym domu w ogóle wziąłem? Andrzej ewidentnie wstał, wszystko z nim w porządku, tak jak mówiłem. Chłop wziął i udawał. U niego dalej... zawalone, no nic, chyba się nie dostaniemy. Pora sprawdzić co u śpiochów naszych, przejdźmy się tam do naszych milusińskich i sprawdźmy co tam się wyrabia. Teraz są drzwi otwarte i nikogo nie ma, czyli wstali i gdzieś poszli, może mój samochód naprawiają, fajnie by było. Jakby mogli mnie tak popchnąć, żebym pojechał do domu, fajnie by było, nie ukrywam. Dobra, może olejmy to i po prostu wróćmy do mojego samochodu, to jest chyba dużo lepszy pomysł, co tak? To jest chyba ta droga, nie? Dobra, coś tam widzę i już mi się mniej podoba. Coś wybuchło. I wtedy zadzwoniłem po was. To wszystko, co pamiętam. Czasem na policji właśnie, przepraszam bardzo. Dobrze, to by było na tyle. Okej. Okay. Jestem wolny. Niech pan pójdzie do domu i porządnie wypocznie. O, jak ja bym chciał, ojoj. Koniec przesłuchania. Spoko. Dzięki. Co się... Gdzie jestem? Gdzie jesteśmy w tym momencie? Fajna muzyczka. Za bardzo się ruszać nie mogę. Czy my jedziemy windą? Chyba tak. Tak to wygląda. Weszliśmy ewidentnie do domu. Przyjemnie, dobrze. Ej, to my jesteśmy... Czekaj, czekaj. Czy ja teraz jestem panią policjant, czy mi się wydaje? Dobrze, sprawdźmy to. Co to jest? Skąd ty masz taką kukłę w domu? Halo? Zapal światło, to przede wszystkim. Trochę lepiej, żeby było jasno w domu. Pani policjant marzy o ciepłej kąpieli. Telewizora nie włączajmy. Chodź po prostu się wykąpać, może to jest faktycznie dobry pomysł. O, proszę bardzo. Światło. Pyk. Pięknie. Od razu przyjemniej po pracy. Nawet lustro mamy. I chyba zasnęliśmy, tak się przyjemnie w tej kąpieli zrobił. No raczej. I nie masz odbicia w lustrze. Wydaje mi się, że jesteś wampirem, ale nieważne. Z racji, że jest zmęczona, pewnie się chyba pójść spać, no nie? Tak więc, no niech będzie. Fajnie. Super. Wyśpij się. Coś czuję, że może coś jej przyśnić. No stop. O! Dzień dobry. Dobrze mi się spało. A nie! Normalnie wyspana, mamy ranek. To czas na poranne wiadomości. Ta jaki telewizor ma pod sufitem, pięknie. Okej, okay. Czego dowiemy się z wiadomościów? Ale długie intro w tych wiadomości. Witajcie mieszkańcy miasteczka Elmore. Czas dzień dobry. Na kolejną porcję wiadomości. Dzięki. Mija właśnie drugi tydzień od makabrycznego wypadku na górze Elmore. No ta.
Około 4 w nocy mężczyzna napadł na wioskę u podnóża góry, gdzie z zimną krwią zabił każdego mieszkańca. Wcale tak nie było! Policja stara się uzbierać jak najwięcej informacji o tym tajemniczym domu, którego nigdzie nie ma na rejestrach. To tak jakby dom się tam pojawił, komentuje sierżant Kuba. Za kilka dni policja zacznie głębsze badanie tajemniczego domu w górach. A skoro mowa o górach, to dzisiaj na ostrzycy, mysy, dziupcy, opa! Już sama nie wiem, co zepsuł się. Z samych wywiadów nie dowiem się, co tak naprawdę się stało. Dom w górach. Jadę tam. No genialny pomysł, no! Wow! Pani policjant porządku pilnuje. Jedzie sama na miejsce zbrodni. Bardzo dobrze, sprawdźmy to. Być może ten pomysł jest głupi, ale przynajmniej nieodpowiedzialny. Uhuhu! Znowu jesteśmy w lesie! Tylko jako pani policjant. Zimno. O, ta serio ma różowy samochód. Dobrze, wziąłem ze sobą latarkę. O, fajnie. Dobrze, skoro jest latarka, to więcej widać, a ja idę po piciu. Tak więc pani policjant dojechała na miejsce. Jesteśmy w lesie, tylko zastanawiam się, czego ona to będzie szukać. Jak tu nie za dużo w sensie się wydarzyło, bo ja widziałem wszystko, więc ja wiem, wystarczy mnie zapytać. Typa to! Wow! Ta latarka normalnie działa! Pierwszy raz takie coś w ogóle widzę. Uuu! Dotarłem do... tego miejsca. Okej, ale jak ty chcesz wejść? Wszędzie płot jest. Po prostu musisz się przebić górą, jakby no nie widzę innego sposobu. Nie wdrapiesz się, no nie? Dobra. Czyli by trzeba było dookoła jakoś to będzie przejść i znaleźć jakieś przejście. O, na przykład tutaj. Elegancko. No pewnie pani policjant, co dwie głowy to nie jedna, ruszajmy. Ty, ale to jest w ogóle inny dom, ja tego domu wcześniej nie widziałem. Dobrze? Chyba doszliśmy do środka. Świetny plan, sama w nocy, jeszcze w deszczu. O. Gdzie masz latarkę? Gdzie czy moja latarka? I ledwo weszłaś do domu, już ją zgubiłaś? Jeszcze mam jeszcze zapalniczkę. No, jeszcze podpal ten dom, genialny plan. O. Ej, ciuchy, mogę coś przymierzyć? Dobra, nie będę już akurat ciuchów, jestem panem policjantem, nie mogę takich... Panią policjantem, panią policjant, nie mogę takich rzeczy robić. Pyk, nie no, podpalać się ewidentnie, nie, dobra, włączmy światło. Nie działa, dziwne. Czego mielibyśmy dokładnie tutaj szukać? Mamy jaja, nie snifera, żółwia, jakieś jedzenie. Dobrze, czyli Wielkanoc pełną gębą. Czy coś tutaj jest podejrzanego? Jeżeli coś widzicie, dajcie znać. O. To ewidentnie nie jest Jola. Dobrze, mamy jakieś słodycze, wszystko da święta, tam był jakiś inny pokój, przejście, wybierzmy się tam. O, tu, zegar. Mamy przejście, pod schodami spiżarkie. Komputer nawet znalazłem. Dobra, w tym pokoju niczego nie ma. Strasznie duży ten dom, jakby nie mogli sobie mniejszego wybudować. O, to jest zejście do piwnicy? Brzmi jak świetny plan, nie? To jest genialne, żeby schodzić do piwnicy w opuszczonym domu, w którym nigdy wcześniej nie byłaś. O! Customowy totem! Mogę? Tak, dla bezpieczeństwa. Nie, światło ewidentnie nie działa. W piwnicy! Czy możemy coś tutaj znaleźć poza... O! Jest! Generator prądu! Dobra, włączyła prąd, więc wychodzi na to, że mogę chyba powłączyć sobie światła. Pięknie! Od razu lepiej! I całe szczęście... Nie pamiętam tych drzwi. Ja pamiętam, że były. Co ty? Nie pamiętam? Przechodziłem tutaj przed chwilą, były. Dobra, powłączajmy wszędzie światła, wtedy jest dużo bezpieczniej. Co to było? Co to było? Nie słyszałem, ona jest jakaś przewrażliwiona, mam wrażenie, delikatnie. Pani policja, czy nie wydaje się pani to jednak trochę głupim pomysłem, że przyjechała tu pani sama w nocy? Jakby tak, no, to, mam wrażenie, że trochę nie stykało chyba w tym pomyśle trochę. Dobra, wejdźmy do góry, bo coś ewidentnie było słychać, ale ja nie mam zielonego pojęcia, co to było. A, drzwi są zamknięte, czyli będę musiał znaleźć jakiś klucz. Juhu, świetnie! Ten pokój sprawdzony. Tutaj nigdzie niczego nie widziałem. Musi wejść dalej. Dobra, wszedłem teraz tutaj. Wydaje mi się, że te drzwi to są te, o których mówiła, że ich chyba nie... O, i akurat światło nie działa. Co za dziwny przypadek. O. Czekaj. Czy ja tam... Kogoś wi... To jest odbicie lustra, nie? Co się dzieje? Przepraszam bardzo. Tego nie ma tutaj naprawdę, nie? Wyjdźmy stąd. A jak będę gasił światło, to coś się zmieni? O! Aż żarówka pękła z tego wszystkiego. Dobra. Czy któreś z tych drzwi są otwarte? Nie, nie da się ich otworzyć, nie sprawdzimy, po prostu stąd wyjdźmy. Zostawmy ten pokój w spokoju. O! Dzień dobry? To ewidentnie nie jest Jolka. To by trzeba było teraz go zmusić, żeby biegł za mną i przyfanzoli w drzwi. O, ty! Oś tutaj, miałeś mnie gonić, a nie! Co za typ? Gdzie to pobiegło?
Tutaj czy na górę? Super, tutaj tego ewidentnie nie ma, czyli muszę wejść na górę. Świetna zabawa, chodźmy. Odważna pani policjan, do dzieła! Drzwi dalej są zamknięte. No i już sobie wszystko pozamykane. Chyba muszę wrócić z powrotem tam, gdzie byłem? O! Był tu ewidentnie. Na komputerze włączył mi grę! Wyłącz to. Chyba, że mogę pograć. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja tutaj widzę, że jest klucz? Czy to jest... Co to jest za pomieszczenie? Dobra! Teraz trzeba wytężyć głowę, bo to wygląda jakby klucz był... Gdzieś pod tym? Nie. Co to może być za pomieszczenie? To jest łazienka? Nie wiem. Dobra, szukajmy klucza pod jakimś stołem. Dobra, skoro jest coś takiego jak to, a to jest ręcznik, tak sobie myślę, powinienem chyba pójść w stronę tam, gdzie była łazienka, bo tam najpewniej gdzieś powinienem znaleźć klucz do góry, do strychu, żeby wejść na strych. Świetny plan. O właśnie, patoj, mamy klucz do pokoju. Świetnie, ja się w ogóle nie cieszę, że muszę tam wejść. Okej. Robimy to? Wchodzimy tutaj do góry? By trzeba chyba było. To ja otwieram drzwi, wy paczta i wy się bójta, co? Ja tam... Czekaj, dobra. Ja wchodzę i nie patrzę. Sami se paczta. Niczego podejrzanego tutaj nie widzę. Ani też nie widzę tego typa, co tu niby biegał. Na 1200%, jak stąd wyjdę, to coś będzie stało tam na dole. Sami se patrzcie. Nie wiem, po co szukałem tam tego... otwarcia, ale nic mi to nie dało i dalej niczego tutaj nie widzę. O! I na komputerze się tapeta już zmieniła, bardzo dobrze. Spróbujmy zejść jeszcze raz do piwnicy, bo nigdzie niczego nie mogę odnaleźć. Może w piwnicy coś się wydarzyło. O, popatrz teraz. Czekaj, co? Kolejny nowy obrazek na komputerze, który pokazuje, że w salonie nie ma już przejścia, czy mi się źle wydaje? O! Dzień dobry. O... Babie... Trochę mnie tam oszukali, nie? Jakby... nie... Proszę sobie stąd iść. Dobra, na twardzielkę, trzeba do niego iść, no co zrobisz? A... ale to tak kobiecie drzwi zamykać? A może to jest u góry z tym prze... O! Czyli to chyba... chyba to jednak było tu u góry. Dobra. To nie wygląda zbyt do... Zamknij drzwi, żeby nic mi tutaj nie przyszło. Dzień dobry, delikatne przeoblowanie było, widzę ewidentnie. Jolka, puść pana, zostaw go. Czy to ja? Pani policjant. Wow! Okej. Czy ty po prostu dalej był ten obraz? Aż mnie z tego wszystkiego lampka pękła, no nieważne, wyjdźmy i... Ups, co zrobisz, jak się zrobisz? Wszędzie światło zgasło. O! Przepraszamy, w coś gramy, co tutaj się dzieje? Wyjścia ewidentnie nie ma i wszystko się pozmieniało. Ja chcę tu... wyjście w drugą stronę, ja chcę do domu. O! Co to? Czekaj, 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 bo to trzeba się poprawić. Dzień dobry, mogę to popchnąć? Wygląda jak takie dziwne wózki sklepowe, ewidentnie. O, znalazłem kasetę. Czy nie jest tak, że jeżeli teraz mam kasetę, to powinienem spróbować ją pójść gdzieś odpalić? Tak myślę, że to byłby chyba dobry pomysł. O, właśnie, tak, tak jak mówiłem. Dobrze, chodźmy tu. Usiądźmy. O! I co to za film? Dzień. Co dzwonił do mnie stary znajomy. O! Zaoferował mi piękny dom za atrakcyjną cenę. To o czym mowa, to jest ta pierwsza część mapy Beware, która była z pół roku temu nagrana. Jak chcecie zobaczyć, o co chodzi, to tam macie link w karcie u góry. O! No widzisz. Co się dzieje? Coś się zepsuło ewidentnie. Czy ja mogę tam iść? Czekaj, co? Ej, tam się da wejść. Nie, dobra, nie da się tam wejść, po prostu pękło i mamy bardzo długi tunel. Ja tam się nie dostanę, ewidentnie. Dobra, wyjdźmy stąd. Może się strasznie dziwne rzeczy dzieją, czemu ty tutaj siedzisz i stąd nie poszłaś? Zapaliczka w dłoń? Chodźmy stąd. O! Czemu jest wielkie drzewo właśnie wyrosło w domu? Przepraszam bardzo. Tak, to był kiedyś obraz. Ale ewidentnie tego obrazu już nie ma. Mamy bardzo duże drzewo. O! Co? Gdzie jesteś? Gdzie ja jestem? No, trzeba było przyjeżdżać sama, no to genialny pomysł, przecież mówiłem. Aczkolwiek nie wygląda to na w ogóle przyjemne miejsce, chodźmy. Wybierzmy się tą drogą, ona wygląda na dosyć taką... bezpieczną? Nie no, labirynty, ja to strasznie lubię, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w Minecrafcie. O! Zgasło światło? Dlatego, że źle poszedłem? Czy co się wydarzyło? Jeden. Mhm. Zdałam jedynkę,
Tylko teraz mi się skrzyżowanie trochę większe zrobiło. Dobra, chodźmy prosto. Czy to jest zakręt właśnie? O. Okej, czyli w prawo. O! Ty, panie, ale tak się nie robi. Mamy numer 3. Nie wiem, gdzie teraz chcę iść. Chodźmy tu. 4. No ja idę za nią, no. To chyba dobrze idzie, nie? Jola, poczekaj, 5. Za Jolą. 6. Jola, czekaj. Powoli, tak? Za mną, powoli. Znaczy, tego gęsiego idziemy. O, kaseta. Fajnie. Możemy znowu sobie przesłuchać. I włączyć. Elegancko. Kolejna kaseta. Sprawdźmy, co teraz się wydarzy. Okej. Okay. To też kojarzę. Za każdym razem, gdy ginę, budzę się w sypialni obok. Typ mówi, że rozrzuca kasety po całym domu. I ewidentnie ja te kasety mogę sprawdzać, znaleźć, puszczać, włączać, ale nie mogę wyjść z pokoju. Latarkę znalazłem, to moja latarka? No to by wychodziło. Spokojnie. Oj, czekaj. Skup się. Staram się! Strasznie ciemno. Weź tą latarkę do ręki. O, od razu o, no widzisz, delikatnie wystrój się zmienił, jakby no nie da się ukryć. Myślę, że nie wygląda to dużo lepiej. I Jola! Dajmy sobie wreszcie spokój, co? Weronika. Jaka Weronika? To ci imion nie myl. O, tędy chyba nie przejdę, coś tak czuję. U góry też się trochę pozmieniało. Ej, skąd się to kojarzę, nie? Kiedyś można było się nawet chować w tych dziwnych kubłach. O! Dzień dobry. Znalazłem szary klucz. Pewnie do czegoś będzie mi pasował. O! Znalazłem pokój z telewizorem. Być może dowiemy się czegoś nowego. Albo i nie, po prostu nie działa. Okej. Wyjdźmy z tego domu. I mam nadzieję, że to jest klucz do drzwi już, tak żeby się stąd wydostać. Fajnie by było. Dobra, pora wrócić do pomieszczenia, gdzie mieliśmy piwnicę i toaletę. Tak więc, tędy jest łazie. O, czyli ten klucz był... Ja kojarzę skądś to miejsce. Ewidentnie, czy jesteśmy na tym nagraniu teraz, które przed chwilą było w telewizorze i jest wanna. I siekiera. Co? Znajdź moje oczy? Czy ja dobrze usłyszałem? Mam siekierę. Do czego mi da siekiera? Nie wiem. Może niszczyć szkło. Gdzie mamy jakieś szkło? Dobra, ewidentnie już słyszę, co to mówi mi tam w telefonie. Mówi coś o oczach, jakby to już 100%. O! Rozwaliłem przejście. Dzień dobry. Znaleźliśmy tym razem czarny klucz, który... Co może nam otworzyć? Ja nigdzie nie widziałem innych drzwi. Ej, Pato, ja mogę tutaj sobie rozwalić szkło. O! To nie myślałem, że tak się da. Dobra, ważne, że pomyślałem elegancko. Mamy klucz do tych drzwi? Nie. O, znalazłem oko. Dobra, jedno oko mam, to mogę je chyba zanieść, żeby widziała. Chociaż na jedno będzie patrzeć. Dobra, ona chyba na jedno oko nie będzie ryzykować. Może znaleźć jeszcze jakieś inne oko. O, ale mogę przynajmniej wejść tutaj, genialnie. Już wiem, co za pomieszczenie. Aż mi latarkę z tego wszystkiego zabrało. Jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu i na samym końcu widzę, że jest oko naszej Joli, czy tam Weroniki, nie wiem, dla mnie to była Jola. Co jest? To nie jest Jola. Andrzej? O nie, Andrzej! Szybko do drzwi! Biegnij, pani policjant, biegnij! Woo! Jaki tor przeszkód! Wow! Genialnie, pani policjant, jaka jest pani szybka! O! Ewidentnie dostałem się do jakiejś wentylacji. Czy tą wentylacją przejdziemy w końcu do jakiejś... znaczy w sensie... do rozwiązania naszej zagadki! Deszcz pada. Czy ja wyszedłem właśnie na dwór? O, nie. To ewidentnie nie jest dwór. To ja bym poprosił tego noża. O! Stoi ten typ? O, gościu, wiesz co ja teraz mam? Pato! Łowca potworów! Z kimś teraz będę się bił? Zapalniczka do drugiej ręki i teraz możemy lecieć. Czekaj, ja muszę kogoś pokonać. Dziwny ten smok! Takiego bossa na sam koniec to ja się nie spodziewałem. No ale, no nieważne. Beka, jak ja chodzę i typa szukam, a typ mnie cały czas goni i jest za mną. To by było dopiero śmieszne. Wychodzi na to, że tego typa nie ma w ogóle, jeżeli mam zapaloną zapalniczkę, ale jeżeli tą zapalniczkę wyłączę... To uwaga. O! Trafiony! Pa, typ jest z tyłu! Co za gałgan!
Okej, trochę się przestraszyłem. A masz! Dobra, chyba został mi ostatni raz, żeby go trafić. Tylko muszę uważać na tą latającą głowę, bo jak ją trafiam, to ona, no właśnie, jej nie mogę uderzyć. O, dzień dobry! To jednak w tą stronę chyba pójdę. Okej, chyba trafiłem go po raz ostatni, takie mam wrażenie. Dobrze! I jesteśmy w pokoju? Dzień dobry. Tomek? Jaki Tomek? No i dotarliśmy do momentu, kiedy muszę zdecydować, czy pomóc Weroni i Joli, pomyliłem się, czy posłuchać tego typa, który tak wygląda i cały czas mnie gonił. Typie? O. Nie wiem, co zrobiłem. Wlazłem i coś mi się ciemno zrobiło. Oko! Mamy dwa oka. Dwoje oczu. Idziemy do Joli? W sensie mam wybór. Albo dam te oczy i podobno będę dalej łopętany, albo nie dam tych oczu Joli i mogę stąd wyjść i zapomnieć o całej sprawie. Szczerze mówiąc, wolałbym wyjść. I tak zrobię. Ja wolę iść do domu. O. Czemu drzwi trzaskają? Przewiew jest, okno zamknijcie. Dobrze. Chyba mogę pójść do siebie, nie? Tak? Po co mi te oka? Lepiej by było je wywalić albo zniszczyć. Tak też mówił ten typiarz, który wcześniej mnie gonił, z którym potem się goniłem. Nie wiem, sprawdźmy to, co teraz muszę z tym zrobić. O, no i do samochodu różowego i do domu. Olej temat, po co sobie jeszcze kombinować, halo? 4 miesiące mnie nie było? Co ty gadasz? A, no tak. Sprawa na długo pozostanie zagadką. Tak, duża zagadka, trudna. Nie do rozwiązania. Ale możemy uznać, że przeszliśmy dzisiaj grę. A w zasadzie mapę, którą stworzył Cactus Maps. Stworzenie tej mapy zajęło 130 godzin. Wydaje mi się, że warto wejść w link w opisie i zostawić diamenta, żeby docenić twórcę, bo tak wypada. Nawet mamy oficjalny kanał Cactusa. A ja mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak wiecie? Wesołych świąt, wesołego jajka, hej!